Szczęść Boże! Szczęść Boże! Witamy Was wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Jak wpiszemy Marcin Zieliński, no to zaraz cały szereg różnych odniesień, postów, artykułów, filmików. Jedni będą Marcina bronić, inni są przeciwnikami. Właśnie mówiąc o nim, też zaczynają atakować cały Kościół, czy właśnie charyzmatyków. Co z tym zrobić? Jak się ksiądz do tego odniesie? No, faktycznie rzeczywistość jest dosyć skomplikowana. Na szczęście trwa już kilkadziesiąt lat w Kościele, czy po katolickim, czy protestanckim, czy prawosławnym. I przez to jakby ta analiza się dzieje jakby na bieżąco. Mhm. I jakby trzeba, myślę, że to podzielić na parę takich etapów. Pierwsza rzecz to jest kwestia rozeznania tego, czym ta rzeczywistość jest. Ze względu takich teologicznych, dogmatycznych, eklezjalnych właśnie elementów. No i tutaj na szczęście, powiedzmy, osąd Kościoła jakby cały czas trwa. To znaczy, że jest rozeznawanie tej rzeczywistości, analiza, dokumenty, episkopaty, teologowie, papieże. Pamiętam, jak trafiła w moje ręce taka książka, która była zbiorem wszystkich wypowiedzi papieskich i wypowiedzi episkopatów prawie z całego świata na temat charyzmatyków, gdzie były pokazywane i patologie, które trzeba jakby usuwać, ale i też niesamowite wielkie owoce, przebudzenia wiary, nawrócenia, zaangażowanie w Kościół, posługę wśród więźniów, posługę miłosierdzia i tak dalej. Więc tutaj jest pierwsze nauczanie Kościoła. I to nauczanie Kościoła jest bardzo takie klarowne od samego Pisma Świętego. Charyzmaty są właśnie darami Pana Boga, jak mogą być naturalne, nadnaturalne, mogą ten Duch Święty przychodzić bezemocjonalnie, a czasami w różnych darach, których nie ma w Piśmie Świętym. Jak ktoś mówi, ojej, takiego daru nie ma w Piśmie Świętym, no to powiemy, no ale też daru stygmatów nie ma, lewitacji nie ma, no wielu takich, których nie ma w Piśmie Świętym, też nie ma. Ale Kościół rozeznał, że u tego świętego, u takiej mistyczki takie doświadczenia są. Ciekawą rzeczą jest, że ostatnie 100 lat to jest takie doświadczenie, które te takie mistyczne doświadczenia czasami, które były udziałem świętych, nagle są rozdawane osobom, które są nieprzygotowane, które nie do końca rozumieją, co się dzieje. Ale widać w nich bardzo pozytywne owoce, że ktoś przemienia swoje życie. Pamiętam, jak ojciec Antonello, założyciel Przymierza Miłosierdzia, wspólnoty charyzmatycznej, ale bardzo zaangażowanej mocno w miłosierdzie, opowiadał, że gdzieś ewangelizowali w fawelach i w nocy spotkali jakąś grupę rzezimieszków, którzy z bronią kazali im się wynosić z tego terenu. A oni mówili, że tylko mówią tutaj o Jezusie, że po prostu ewangelizują, pomagają, karmią, wspierają. Ale oni i tak nie chcieli ich wyrzucić. Więc mówimy, dobrze, już pójdziemy, ale pomodlimy się chociaż za ciebie. On mówi, ja tam wierzący nie jestem, ale możecie się za mnie pomodlić, nie? I ten główny szef, nałożyli na niego ręce, zaczęli się modlić i on padł w spoczynku w Duchu Świętym. Wszyscy jego znajomi wyciągnęli broń i wymierzyli w ich stronę, no bo obezwładnili właśnie ich szefa gangu. A ci mówią, spokojnie, to tylko Duch Święty, zaraz wstanie, wszystko będzie dobrze. I oni strzymali tą broń w ręce i czekali, aż ten gościu wstanie. Po paru minutach wstał, taki otrząśnięty, i mówi, gdzie on jest? A oni pytają, a kto? No taki człowiek w białej szacie, miłość, dobroć. A oni mówią, Jezus? A on mówi, nie wiem, ale chyba tak, no, to był Jezus. No i nagle to był moment jego nawrócenia. Później kazał wszystkim, żeby też omodlili wszystkich jego kumpli. Ale on sam się nawrócił, wyszedł z narkotyków, handlu i całe przemieniło się jego życie. Czyli widzimy, że jakby są konkretne doświadczenia, które nie tylko jakby pierwszy element, nauczanie Kościoła, które jest jakby oczywiste. I później jest drugie, to jest doświadczenie. I to doświadczenie jakby obserwujemy przez dziesięciolecia i widzimy, że to przynosi dobre owoce. Są oczywiście jakieś nadużycia, typu emocjonalizm, nie? Pompowanie emocji, elitaryzm, zamykanie się wspólnot, charyzmatomania, to, że tylko musimy mieć charyzmaty, bo wtedy będziemy naprawdę chrześcijanami. Może być jakieś, powiedzmy, właśnie jeszcze różne inne, biblicyzm, że tylko Biblia i to jest, gdzieś tam popadamy. Wiele takich nadużyć gdzieś może się zjawić, ale z drugiej strony na przykład są bardzo dobre owoce, bo ktoś był letnim katolikiem albo wcale nieochrzczonym i nagle doświadczył działania Ducha Świętego, to go nawróciło i zaczął się modlić, czytać codziennie Pismo Święte, spowiadać regularnie,
chodzić do kościoła codziennie albo co niedzielę, mieć kierownika duchowego. No tak stało się też w moim życiu, nie? Ja byłem takim katolikiem, który stał pod kościołem i nagle to się całkowicie przemieniło, nie? Zaangażowanie charytatywne, powołania. Pamiętam, jak rozmawiałem z jednym księdzem z Gany, jak u nich w kościele wygląda charyzmatycy. A on mówi, że bardzo dobrze, bo na 2000 parafii w każdej jest przynajmniej jedna wspólnota charyzmatyczna, kościół rozwija się, nie ma problemu z powołaniami, bo mniej więcej 80% powołań pochodzi ze wspólnot charyzmatycznych. Wiadomo, że jakość tych powołań jeszcze tam trzeba rozeznać i wielu dziękować, ale nagle okazuje się, że te owoce są dobre, nie? Więc tutaj na przykład trzeba jakby nauczanie, później kwestia doświadczenia, rezygnować z tych rzeczy niewłaściwych, pokazywać dobre. I teraz, kiedy dochodzimy na przykład do konkretnych osób, Marcin Zieliński na przykład, tak? To trzeba zobaczyć, nie stawiamy go teraz na piedestale, o, to już jest nowy papież i tak dalej, nie? Albo, oj, to jest heretyk, trzeba go spalić na stosie. Tylko trzeba rozeznać jego życie, no, spowiada się, chodzi do Komunii Świętej, jest w jedności ze swoim proboszczem, biskupem, modli się na różańcu, naprawdę adoruje Najświętszy Sakrament. No jakby życie jego pokazuje. Z wielu stron słyszę osób, które go znają, pokazujące jego życie. Później kwestia tego, co naucza. Jest takie powiedzenie wśród księży, że jak jest kazanie, to przeważnie dobre kazanie, to też jakaś mała herezja, którą ksiądz popełni. Więc czasami jakieś przeakcentowanie, coś gdzieś się zapędzi, użyje niewłaściwego słowa. No ale mamy dwa rodzaje herezji. Herezję taką materialną i formalną. Przy jednej mówimy sobie, że no, zapędziłem się, coś niewłaściwie ująłem i proboszcz mi mówi, księże, to trzeba troszeczkę inaczej nazwać. Ja mówię, no faktycznie, może być to źle zrozumiane. A co innego jest taka herezja, która trwa przy tym i mówi, o tak jest, nie uznajemy Maryi, nie coś tam, papież, nie będziemy go słuchać czy coś. Więc w tym momencie no to już by był problem. Nie? I teraz to, że ktoś może się w jakimś sformułowaniu, nauczaniu gdzieś tam zapędzić, który nie jest teologiem, a po prostu kocha Jezusa, to ja bym nie widział problemu. Ale kiedy się z taką osobą rozmawia, a wiem, że z Marcinem rozmawiali i księża, i biskupi, i tak dalej, ma bardzo dobry kontakt z Kościołem, tak. To nagle okazuje się, że jego nauczanie jest w 100% zgodne z tym, co naucza Kościół i nie ma żadnej rozbieżności. Ale też chciałam jeszcze wrócić do tego, o czym ksiądz mówi, o tej emocjonalności i tak dalej, że to doświadczenie takie silne Pana Boga na przykład może przewrócić czyjeś życie o 180 stopni. Natomiast ja też się spotykam z tym niestety, że ludzie przyzwyczajają się do tych właśnie fajerwerek i potem oczekują tylko tego, nie? I można się też z tym zgubić, że idą na modlitwę uwielbienia, modlitwę do Ducha Świętego. Dzisiaj nie miałam odpoczynku. O nie, dzisiaj czułam, że tak nie mój dzień. Ktoś jak czegoś się uczy się chodzić, to nie ma co się przejmować, że się aż tak przez tu się przewrócił, nie? Coś źle zrozumiał, coś źle przeszedł. Ważne, że idzie. I to jest tak samo z takimi osobami, które się dopiero zaczęły nawracać albo zaczęły coś robić w duchowości, no to one jeszcze nie wszystko rozumieją. I to jest trochę jak z zakochaniem, nie? Wiele osób myśli, że jak się zakochanie będzie i tak będzie cały czas w związku. A nagle okazuje się, że po fazie zakochania miesiąc, parę miesięcy, nawet rok czy dwa, mijają te emocje i przechodzi się na płaszczyznę miłości, zaufania, dogadywania. I pracy, pielęgnowania też tego, co nie ma się co tutaj negować tego, że jesteśmy emocjonalni. No, polska duchowość na przykład ma to, że często ta emocjonalność jest mocno stłumiona albo taka mocno wyciszona. I ja na przykład jako katolik, taki zwykły, tradycyjny kiedyś, byłem zdumiony. O, mogę wznosić ręce, mogę klaskać, mogę się cieszyć. No przecież jest tu Bóg, On mnie zbawił, On mnie kocha. Nie? I to było momentem nawrócenia. Ale był też taki elementem pociągającym. Ale też druga rzecz, że jeśli na szczęście jest tak, że w większości wspólnot charyzmatycznych jest solidna formacja, są konferencje, jest zachęcanie do spowiedzi, adoracje, rekolekcje. Ja ostatnio rozmawiałem z jakimś gościem, który jak się nawrócił, to w ciągu tygodnia, miesiąca był chyba tam na 20 paru rekolekcjach w danym roku, nie? Bo taki miał głód formacji. Kilkadziesiąt książek przeczytał i w konsekwencji był liderem jednej ze wspólnot charyzmatycznych, zaangażował się wśród bezdomnych, pracuje zawodowo. No widać konkretne tego efekty jego działania. Więc tutaj po tym zachwycie
naturalną rzeczą jest, że wracamy do codzienności, do modlitwy, do osłości, do spowiadania się, nawet do tych samych grzechów, ale walczymy dalej, nie? Bo jest Jezus żywy. I teraz sztuką jest, żeby się gdzieś nie przyzwyczaić do cukierków. No to trochę jak ktoś jest na imprezie i przyzwyczai się, że jest fajnie, a musi wrócić na studia, musi wrócić do pracy. Normalne życie. Tak, a ja też się na tym trochę łapię. Że na przykład moje doświadczenie takiego żywego Boga właśnie na takiej modlitwie charyzmatycznej, ono się objawiło tym, że faktycznie moja wiara zaczęła się pogłębiać, natomiast ja też się łapię na tym, że mi łatwiej jest chwycić za książkę, kolejną książkę, na przykład, nie wiem, Przebudzenie charyzmatów Serafino Falvo, którą jakiś tam czas temu przeczytałam, czy jakieś inne książki w tej tematyce, a przecież najważniejsza księga no, wciąż leży, tak? Pismo Święte. Jakby mi też chodzi o to, żeby ludzie nie zgubili się, bo ja sama się czasem pilnuję, znaczy muszę cały czas pilnować, żeby jakby nie iść w tą tego taką emocjonalność, czy takie doedukowanie się od kwestii może właśnie takiej, nie wiem, wiedzy. Bo to też nie tędy droga, nie? Ale to chodzi o pewną równowagę. Nie? Są osoby, które przed nawróceniem czasami w ogóle nie czytały Pisma Świętego, a czytały różne inne rzeczy, więc jak się nawracają, to tylko Pismo Święte, wszystko inne złe, nie? Tak, sola scriptura na przykład. Ale a może być w drugą stronę, tego nie polecamy oczywiście. Ale w tym momencie jest tak, że może być drugie, że później po tym pierwotnym zachwytem Słowem Bożym jest brak wiedzy, a jaki charyzmat, a jak tu spoczynki, a tutaj. No i czytałem tylko takie książki. No i to też jest takie przeakcentowanie w drugą stronę. No i sztuką jest, żeby to później tak wyważyć, że jest czas na adorację, jest czas na różaniec, jest czas na spowiedź, jest czas na Słowo Boże i medytację czy kontemplację tego słowa. Tu szczególnie polecamy tą duchowość ignacjańską, która właśnie wśród charyzmatyków bardzo duży nacisk, żeby charyzmatycy jeździli na ignacjańskie. Ja też kilkanaście razy byłem i w tym momencie widzę, jak to dobrze robi człowiekowi, żeby pewne rzeczy rozeznać, a zarazem formacja intelektualna, studia teologiczne, podyplomówki jakieś eklezjalne, czy konkretne lektury, konferencje, czy w internecie, konkretny wideoblog i tak dalej, nie? I jest pewna równowaga, ale często nie jest to tak, że od razu jest prosta droga. To często jest taka sinusoida. Czasami więcej pisma, czasami więcej książek, a teraz adoracja, a teraz tylko różaniec. No, człowiek szuka takiego swojego drogi. Też trzeba pamiętać, że w duchowości jest tak, że kiedy człowiek się uczy modlić, no to jest modlitwa ustna, nagłos, słowna. Ale później z czasem ta modlitwa się wycisza, ta modlitwa się uwewnętrznia i wchodzi w głębie. I nie ma się co dziwić, że na spotkaniach charyzmatycznych powiedzmy ludzie krzyczą, wznoszą ręce, śmieją się, uwielbiają Pana, tańczą, bo to jest przywilej dzieci Bożych. I komuś może tak pasować, mi to pasuje, do końca życia mogę tak się modlić. Ale równocześnie w modlitwie indywidualnej jest niesamowite zaproszenie w głąb. Adoracja, różaniec, kontemplacja. I ja widzę na przykład u charyzmatyków niesamowite doświadczenie, że tutaj wielbią Pana, wznoszą ręce, ale jak ich spowiadam, albo prowadzę duchowo, albo gdzieś mówią o rekolekcjach, no byłem właśnie na pustelni cały tydzień, tak? Albo byłem na ignacjańskich przez miesiąc, albo i nagle mówię, wow, nie? To nie jest już jakieś tam haha, hi-hi-hi, tylko jest solidna duchowość. Codziennie Eucharystia, kierownik duchowy, lektura duchowa. To się przekłada na konkret i takiej formacji, ale i też zaangażowania. Bo to jest też fajne, że powstają wydawnictwa charyzmatyczne, wideoblogi, powstają konkretne posługi. Tu wśród więźniów, bractwo więzienne. Tutaj posługa wśród wiadłodajni. No, jest tego bardzo dużo. Natomiast czy widzi ksiądz, bo też to, co takie wspólnoty charyzmatyczne jakby oferują, no właśnie to jest takie wszystko takie kolorowe, jest tak radośnie. To też jakby mam wrażenie, no bo ludzie też mówią, że to też jest takie psychologiczne trochę podejście, tak jak ktoś poskacze, pomacha rękami, no to wiadomo, że trochę mu będzie lepiej, tak? No oczywiście, tylko właśnie zauważamy dzisiaj, że do kościoła w mojej na przykład parafii chodzi tylko 20% ludzi. Czyli okazuje się, że jakby 80% nie przychodzi do kościoła. Czyli ta estetyka, ta kultura, ta jakby ten styl nawet muzyczny, ona trafia do jakichś konkretnych grup odbiorców, nie? I ona piękna, wspaniała, ja kocham liturgię, kocham kościół, kocham to, co jest w każdej świątyni. Ale zarazem rozumiem, że się zmieniają ludzie, że zmieniają się wrażliwości, że zmieniają się ich mentalność. I na przykład widzę, że osoby, które nie wychowały się w tej kulturze, którą czasami proponuje Kościół, to jakby nie mogą się w niej odnaleźć. I nagle potrzebują co
całkowicie innego. Chcą się przebrać, chcą potańczyć i dlaczego by w kościele nie mogło to być, skoro w innych krajach to jest. Ale czy są jakieś granice? Oczywiście. Granice tego zachowywania granice, się, czy tego pokazywania doświadczenia Ducha Świętego? Teologiczne, liturgiczne, granice przyzwoitości, nie? Rozeznania. Każdą sytuację trzeba inaczej rozeznać. Jest też taka elastyczność, że w jednej parafii po normalnie tak powinno być, po przeistoczeniu wszyscy wstają i aklamacja jest w momencie postawy stojącej, tak. Ale przyjeżdżam do parafii, której jeszcze nie wprowadzono tego rozwiązania i w konsekwencji oni wszyscy klęczą. No to ja też klęczę, nie będę teraz pokazywać, o ja już wiem, teraz trzeba wstać, nie? Tylko spokojnie dostosować się do konkretnego klimatu i konkretnego. Jak byłem w Brazylii, czy w Kazachstanie, czy na Tajwanie, czy na Ukrainie, widać taki wolontariatach misyjny, inne akcenty na różne rzeczy. Czy widzi ksiądz jakieś zagrożenia w związku z tym podziałem, który zaczyna się tworzyć jakby w tych, no między ludźmi, tak, że o, ty jesteś z Neo, a co z Neo katechumato, to w ogóle nie, ty jesteś tam charyzmatyczny. Ty tradycjonalistą. Tak, i jakby ja widzę właśnie, że jest tak jakiś taki duży podział, zapominamy, co w tym wszystkim jest najważniejsze, tak, robić taki trochę konkurs na najfajniejszą wspólnotę, albo najfajniejszy... Trzeba pamiętać, że tak zawsze było. Okay. To znaczy jeszcze przed grzechem pierworodnym to tego nie było, ale jak już jest grzech pierworodny, to on sprowadził podziały. Podziały wewnętrzne w naszym sercu, ale też między ludźmi. Widzimy Kościół pierwotny, gdzie oni wołali, a ja Apollosa, a ja Pawła i już była rywalizacja. Nie? A my jesteśmy z Żydów, a my jesteśmy z Greków i była jakaś tam rywalizacja. A my jesteśmy z Antiochii, a my z Jerozolimy. No, zawsze były takie rzeczy. Tylko pytanie jest, na jakim poziomie to jest i jaka jest motywacja i do czego to zmierza. I ja myślę, że w większości z osób wierzących chodzi o to samo. Kochamy Jezusa, chcemy, by pięknie przeżywała liturgia, by inni poznali Go i tak dalej. Im bardziej widzimy to, co najważniejsze, czyli Jezusa, ewangelizację, nauczanie Kościoła, sakramenty, jedność tej wspólnoty, to w tym momencie się o wiele możliwie łatwiej zjednoczyć. Troszeczkę jak na kuli ziemskiej. Są osoby różne w różnych miejscach i one zmierzają do środka, do Jezusa, no to się spotykają, mimo że są troszeczkę w innych klimatach, mentalnościach, wychowaniach. Drugi element to jest kwestia szacunku. Ja na przykład posługując na mszy świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, tak zwanej mszy trydenckiej, to w tym momencie byłem zbudowany niesamowicie, jak osoby przychodzące na tą mszę, czasami przyjeżdżające z daleka, modliły się, kontemplowały to, co się dokonuje na ołtarzu w trakcie tej Eucharystii, przeżywały głęboko. I jakby tak samo, kiedy byłem na mszach z neokatechumenalnych, doświadczenie wspólnoty, przeżywania sakramentów, głębi, zjednoczenie z Chrystusem w Komunii Świętej, to było dla mnie budujące. U charyzmatyków, radość, wolność, uzdrowienia, no cuda, które dzieją się dzięki Jezusowi, były dla mnie budujące. Jestem na mszy parafialnej, doświadczenie wspólnoty, różnorodności, jedności, różnorodności ludzi, jedności liturgii, no piękne doświadczenie. Też sztuką jest zobaczyć, że na tej łące Kościoła różne kwiatki rosną i w każdej rzeczywistości są nadużycia. Bo są nadużycia i w parafii, i są nadużycia u tradycjonalistów, i są nadużycia u charyzmatyków, i są gdzieś tam. I sztuką jest, żeby te rzeczy usuwać, a rozwijać to, co dobre. I szanować się wzajemnie. Amen. Szczęść Boże.